przekazać pozostałym osobom, które mogłyby być zainteresowane myśleniem krytycznym, udostępnić im ten filmik, żeby mogły zacząć razem z nami od wszystkiego, od początku. Tylko jeszcze. Witam, dobry wieczór. Mam jeszcze chwilkę. Proszę nam dać znać, czy nas widać, czy nas słychać. Ten filmik. O. Tak, czekamy na informację zwrotną też, czy jesteśmy. Miałem w niektórych miejscach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry, już widzę informację, tak, że już... Tak, jest 20. Dobrze. Zatem myślę, że już chyba możemy oficjalnie zaczynać. Tak. Zatem witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w ramach Edu Miesiąca z myśleniem krytycznym. Grudzień to nasz miesiąc poświęcony temu tematowi i jednym z naszych gości jest Maciej Winiarek, którego bardzo serdecznie witam. Witam, dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się bardzo, że grudzień, cały miesiąc przeznaczony na myślenie krytyczne. Fantastyczna inicjatywa i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak uznałyśmy z Dorotą, czyli współprowadzącą Edu Miesiąc, że temat ten jest ważny i właśnie potrzebuje jeszcze większego rozgłosu, powinien dojść do wszystkich osób. Dlatego właśnie cały miesiąc takiemu jednemu zagadnieniu. No ale właśnie, może zanim prowadzący przejdzie do konkretów, to chciałabym się zapytać, Macieju, kilka słów o tobie. Okej. W jakiej roli dzisiaj może tak jestem? Dzisiaj jestem w roli eksperta myślenia krytycznego. Mówię o sobie z tutaj raczej z taką siłą, że jestem ekspertem, bo poświęciłem myśleniu krytycznemu już prawie 15 lat mojego życia zawodowego i osobistego, także to jest moja pasja, moja praca. I myślę, że mogę też sobie powiedzieć, że jestem osobą, która ściągnęła do Polski myślenia krytyczne poprzez narzędzia TOC, które właśnie rozwijają myślenie krytyczne i 15 lat temu do Polski je ściągnąłem. Co jeszcze? Szkole nauczycieli, szkole rodziców. Jestem też współzałożycielem alternatywnej szkoły w Gdańsku, Thinking Zone, która była i chyba nadal jest pierwszą szkołą w Polsce, która całkowicie postawiła kulturę organizacyjną i szkoły właśnie jako myślenie krytyczne, że to jest główna metodologia. Jestem też trenerem Family Lab, czyli tutaj jest Per Juul i takie podejście właśnie godnościowe w stosunku do dzieci. Jestem też tutorem, także w kilku rolach takich edukacyjnych, ale można powiedzieć, zakończę to chyba tym, że nie jestem nauczycielem, ale w edukacji jestem od 15 lat. Mam jeszcze pytanie odnośnie samego tego tematu. Jak to się stało, że zainteresowałeś się, że postanowiłeś dzielić się właśnie takim konkretnym tematem, myśleniem krytycznym? Skąd w ogóle ten temat? Bo no właśnie, no skąd? Wiesz co, to jest tak, że ja właśnie porzuciłem pracę w korporacji i chciałem być fajnym, nowoczesnym rodzicem, jak się urodził mój pierwszy syn. I zająłem się poszukiwaniem nowoczesnych właśnie takich poradników dla rodziców. I przez rok nic nie mogłem znaleźć, znalazłem w końcu w Anglii. Jak już ściągnąłem te poradniki, to stwierdziłem, wow, to jest fantastyczne, mi bardzo dużo pomogło. Stwierdziłem, może jest takich rodziców już kilkadziesiąt tysięcy, więc może to jest też pomysł właśnie dla mnie na moją pracę. I porzuciłem pracę w korporacji, zająłem się edukacją. A jak zacząłem właśnie wchodzić w nowoczesną edukację, poznawać różnego rodzaju edukatorów ze świata, Colina Rose, Galinę Dolie, Goldratta, no różne takie nazwiska, które powiedzmy mniej czy więcej mówią, to tak naprawdę to już później idzie po sznureczku. No i w pewnym momencie przedstawiono mnie właśnie pani Kathy Swerken, to jest dyrektorka TOC na świat, takiej fundacji właśnie, która uczy tych narzędzi. No i od tego się zaczęło. Ja pojechałem na pierwszą konferencję w 2006 roku do Stanów Zjednoczonych, do Seattle i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Wow, to takiej miłości zazdroszczę.
A taka jest fajna miłość, bo ona po 15 latach wcale się nie zużywa, wręcz przeciwnie. No, to taki tylko życzyć wszystkim. Dokładnie. Dobrze, ja zatem dziękuję za te słowa wstępu i zostawiam Was z naszym dzisiejszym specjalistą. I wierzę, że to będzie godzina pełna inspiracji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze raz i już witam serdecznie, już osobiście witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem w pokoju webinaryjnym. Niestety nie jestem na Facebooku, także nie widzę komentarzy, uwag. Postaram się przeskakiwać, ale w związku z tym, że mam trochę sporo materiału, który chcę dzisiaj Państwu pokazać, to może być to dla mnie dość trudne, czy wręcz niemożliwe, żebym przeskakiwał na... Aha, dziękuję. O, będę bardzo wdzięczny właśnie, że tutaj wrzucać komentarze, takie jakieś pytania, wątpliwości, komentarze. Tak, to tutaj będę wdzięczny, Kasiu, za wrzucanie ich tutaj, więc będzie mi łatwiej do nich nawiązywać. Dobrze, to ruszamy, bo tak jak powiedziałem, przygotowałem sporo materiału. To już się nie będę przedstawiał, to tylko zaproszę do moich stron, które właśnie ewentualnie, jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o mnie, to moja strona osobista maciejwiniarek.pl i tutaj znajdą Państwo właśnie, jak się uczyłem myślenia krytycznego, gdzie się uczyłem, bo to nie było w Polsce, tylko wszędzie za granicą, znaczy w różnych krajach, różnych szkoleniach, konferencjach, a tu jest nasza strona myślenie krytyczne.edu.pl, gdzie mogą Państwo znaleźć wszystko o myśleniu krytycznym. Jest duży blok z wieloma postami i dla takiej części edukacyjnej i osobistej, także tu mogą Państwo czytać i tutaj będzie dużo, dużo więcej materiałów z każdym miesiącem, rokiem. To tyle o mnie, bo tutaj na pewno najważniejsze dzisiaj jest myślenie krytyczne, tak naprawdę edukacja, a tak naprawdę dzieci i dzisiaj chcę temu poświęcić, spojrzeć na, tutaj Państwo widzą, nie będę czytał, co ja dzisiaj pokażę. Moim celem osobistym jest, żebyście spojrzeli jako rodzice i nauczyciele, bo podejrzewam, że tutaj właściwie 100% chyba kadry uczestników naszego dzisiejszego webinarium to są albo nauczyciele, albo rodzice, albo dwa w jednym. Więc do Państwa będę adresował i raczej najczęściej mówię w kategoriach dorośli, bo przyznam, że nie do końca mi odpowiada opcja, że nauczyciele obwiniają dom rodziców za pewne niedociągnięcia wychowawcze, a dom obwinia szkołę nauczycieli. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na to, że my dorośli, bo to dotyczy nas, nie jacyś oni, tylko my dorośli mamy sporo do zrobienia, aby naszym dzieciom właśnie zmienić edukację i przygotować ich do lepszego życia i z jakby lepszej jakości życia. To taki jest cel na dzisiejszy webinar. Myślenie krytyczne to tak naprawdę zatrzymaj się i pomyśl, zatrzymaj się i zreflektuj. Moim celem też takim ważnym jest, żeby Państwa dzisiaj zatrzymać i postawię dużo pytań, które są pytaniami raczej retorycznymi, pytaniami, które mają gdzieś tam wejść w serce, w głowę i siedzieć, bo tylko to jest wtedy możliwe, żeby dokonała się zmiana. Także dużo dzisiaj będzie znaków zapytania. Takie trzy pytania my zawsze, kiedy w TLC jest procesem zmian, narzędzia TLC są procesem zmian i tutaj są takie trzy pytania, które zawsze się zadaje w organizacji, jakiejkolwiek tej organizacji jest, że jeśli mamy coś zmieniać, to najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to zmieniać, w co mamy coś nowego, to nowego zmienić i jak to zmienić. I postaram się moją prezentację właśnie tak pokazać w takich trzech blokach, co mam nadzieję ułatwi Państwu zrozumienie całości. Zatem, dlaczego zmieniać? Zacznę może troszeczkę dziwnie, już widzicie chyba po tym slajdzie, ale pozwólcie, pokażę jeszcze więcej materiału i zrozumiecie, o co mi chodziło, dlaczego tak zacząłem i gdzie tu jest puenta. Także jak dorośli traktowali dzieci, powiedzmy, przez ostatnie 200-300 lat, już nie będę może wracał do kilka tysięcy lat temu, czy tam 500-1000 lat temu, ale ostatnie 200 lat, myślę, że to jest wystarczająco, żeby możemy spojrzeć, jak były traktowane dzieci. I dzieci... Oczywiście tu jest cała, można byłoby zrobić wykład albo całą książkę napisać, jak były traktowane. Ja się oczywiście skupię na takim dość wąskim wycinku, że dzieci przez te wszystkie, powiedzmy, XVIII-XIX wiek, to jest moment, że dzieci były normalnie traktowane jako pracownicy, tak? I po prostu dzieci nie były traktowane jako człowiek, który ma pełne prawa, tylko jest właśnie jakimś ni to człowiekiem, ni to półczłowiekiem. W zasadzie wymagania bardzo duże, ale praw dużo, dużo mniej. I moment, kiedy dzieci pracowały w fabrykach, spowodował też, że zaczęto myśleć i Prusowie zbudowali ten swój system edukacyjny, który był tak skuteczny i tak dobry, że cały świat go skopiował. I jego celem było przygotować albo
wszystkich do właśnie, jeśli będzie pokój, no to do pracy w fabryce i w tym momencie całe ustawienie szkoły i tak dalej było po to, żeby przygotować do fabryki, albo jeśli jest wojna, no to mamy posłusznych, zdyscyplinowanych żołnierzy. I to oczywiście wpływało na cały system edukacji. Także jakie były, a teraz wy od razu sobie postawcie pytanie, czy to są czas przeszły, czy my możemy mówić, że to jest cały czas się dzieje. Także tylko nauczyciel naucza, nauczyciel ma zawsze rację i nauczyciel ustala zasady w klasie. Nauczyciel ma władzę, jest urzędnikiem, decyduje o wszystkim. Nauczyciel ma przekazać i nauczyć wiedzy, która jest sformowana, powiedzmy, w menie, głównie przez polityków, tak, którzy tworzą nowe społeczeństwo. Szkoła ma za cel wychować posłusznych obywateli na potrzeby wojny lub do pracy w fabrykach. Dzieci, już tutaj na samym końcu, bo one naprawdę są w systemie najmniej ważne, dzieci mają być posłuszne, grzeczne, wykonywać polecenia. I tutaj zachęcam, żeby postawić sobie pytanie, ile z tych rzeczy już jest nieaktualnych i nieobowiązujących w polskiej szkole, a ile jest nadal aktywnych, tak, bo to były fundamenty zbudowania tej organizacji, tak to specjalnie powiem, czy tego systemu. I teraz pytanie, czy no, po prostu my to zmieniliśmy, czy idziemy tak na autopilocie, bez myślenia, bez zaktualizowania tych jakby pewnych fundamentów na XXI wiek. Także tak wyglądały szkoły. Czy one się jakoś zmieniły, oprócz oczywiście kolorowych zdjęć? Pod względem organizacyjnym szkoła się nie zmieniła praktycznie w ogóle, tylko powiedzmy liczydła zostały zamienione na tablety w tych powiedzmy bardziej bogatych szkołach czy gminach, ale układ, rola nauczyciela, rola dzieci jest nadal identyczna, ona nie jest lepsza, ona jest praktycznie identyczna jak 200 lat temu. Także jakie są skutki do dziś? Dzieci są pozbawione tak naprawdę praw człowieka, bo takowych wtedy nie było i teraz pytanie, ile zostało zaktualizowanych, zaraz do tego wrócę. Dzieci nie mają zaspokojonych żadnych potrzeb przez szkołę jako system, bo takowych 200 lat temu nikt nie wiedział, człowiek nie wiedział, że ma potrzeby. Tak? Nie było psychologii, a tym bardziej świadomości, że człowiek ma potrzeby, które wymagają, czy są potrzebne, które musimy zaspokajać, żeby czuć się szczęśliwi, spełnieni. Dziecko nie jest traktowane jako człowiek, dopóki nie ukończy 18 roku życia. W szkole, w klasie panuje hierarchiczny porządek utrzymywany przez narzędzia opresji, tutaj to nazywam specjalnie, a tymi narzędziami opresji są właśnie oceny, testy, rywalizacja, kary, naganne, wykluczenia, publiczne ośmieszanie, znieważanie. To funkcjonuje do dziś i tutaj oczywiście nie będę dotykał każdego nauczyciela i oceniał go, ja mówię tutaj bardzo wyraźnie o systemie, że tak w systemie to funkcjonuje. I tutaj tylko jeszcze na chwilę, bo wiem, że to może być kontrowersyjne, że dzieci są pozbawione praw człowieka. Ja bardzo polecam, jest taka pani chociażby Alina Czyżewska, która od kilku lat zajmuje się ochroną praw człowieka dzieci w szkole. Jej posty to właściwie jest cały czas informacja, jak szkoła, jak status szkoły, jak decyzja szkoły. Po prostu to są nagminne, łamane prawa człowieka, nie mówiąc już o prawach dziecka, prawa konstytucyjne i tak dalej, i tak dalej. To się cały czas dzieje w systemie, bo cały czas myślimy, my dorośli mamy władzę i z niej korzystamy, dzieci mają być posłuszne i się słuchać. Także tak to funkcjonuje. Efekt jest taki, czy 200 lat temu, czy dziś, no okej, dziś mamy edukację zdolną, tak naprawdę to jest jeszcze gorsze, ale załóżmy, że mamy edukację stacjonarną. Szczęśliwe dziecko w szkole, szczęśliwe dziecko idące do szkoły systemowej. Czy to się zdarza? Może się zdarza. Pojedyncze szkoły, pojedynczy nauczyciele robią na pewno bardzo dobrą pracę, ale czy system? To tutaj właśnie duży znak zapytania. Tutaj może, ja chcę dzisiaj być kontrowersyjny, bo moja rola jest też bardzo częsta potrząsnąć, żeby coś zobaczyć. Nie po to, żeby kogoś obwinić, ale po to, żeby coś zobaczyć właśnie proces, bo myślenie krytyczne to ciągła obserwacja procesów i właśnie dostrzeganie pewnych negatywnych konsekwencji, łączenie kropek itd., itd. Także proszę mi wybaczyć, ale taka jest moja dzisiaj rola, żeby właśnie zatrzymać poprzez wstrząśnięcie. Także kary cielesne, dlaczego się do nich odwołuje? No bo jak widzicie, to jest dopiero niedawno, kiedy je zabroniono. Myślę, że ja mam 47 lat i moi rówieśnicy, czy osoby rok, dwa starsze, nie 20 lat starsze, pamiętają kary cielesne w klasach 1-3. To był standard i to nie mówimy o 100 lat temu, tylko ledwie powiedzmy 30-35 lat temu. Także widzicie, dopiero w 2001 zostało całkowicie w Polsce zabronione. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego o tym mówię? Bo
Mam osobiście, znaczy, czy są oficjalnie zabroniona przemoc psychiczna, słowna, którą nauczyciele, którzy gdzieś tam sobie psychicznie, emocjonalnie nie radzą i wyładowują tą frustrację na dzieci. Czy to jest oficjalnie zabronione? Pewnie tak. Tutaj przyznam, że nie zdążyłem znaleźć dodatkowych informacji, czy to jest zabronione, ale nawet jeśli jest zabronione, to pytanie, czy jest przestrzegane, bo mamy ogólnie prawo nie najgorsze, ale dużo, dużo gorzej z przestrzeganiem tego prawa i z egzekwowaniem. Także ta przemoc, ona okej, zeszła z przemocy fizycznej, ale bardzo mocno weszła w przemoc właśnie psychiczną, słowną, mobbing, to jest wszystko związane właśnie, wszystko w białych rękawiczkach, ale przemoc w polskiej szkole absolutnie cały czas funkcjonuje. Tutaj jest Periul, bardzo fajnie, ja się do niego dzisiaj kilka razy odwołam, mówi o agresji i generalnie stawia pewne zdanie bardzo mocne, takie, że logika podejścia dorosłych można opisać następująco. Jeśli nie będziesz przestrzegał moich reguł, to albo naruszę twoją integralność, czyli ogólnie twoją osobowość, twoje ciało, twoje emocje, twoje wartości, twoje przekonania. Za chwilę o integralności powiem, ale ogólnie to coś, co tworzy dziecko, także albo naruszę tą integralność, albo odmówię ci mojej akceptacji. Jest to agresja w najczystszej postaci. I teraz jak często my dorośli, bo tu będę mówił jako my, nie. Ja też popełniam błędy, każdy z nas popełnia błędy, więc my dorośli w tej sytuacji taką postawę agresywną mamy bardzo często. W naszej kulturze to jest w sumie standard. Dzieci, którym się odmawia akceptacji, które się tak naprawdę odsuwa, to jest jedna z największych potrzeb, które człowiek ze względu na ewolucję musiał mieć zaspokojoną, przynależność do grupy. Odrzucenie przez grupę oznaczało śmierć praktycznie natychmiastową. Zatem my to mamy bardzo wbite gdzieś tam w nasze geny i to jest odczuwalne bardzo silnie. I tak naprawdę my dorośli z tego bardzo często korzystamy. Także znów trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo znów myślę, ja będę tak czasami robił takie dygresje myślenia krytyczne, to też jest właśnie samoświadomość. Świadomość co i jak mówię, robię i jakie to przynosi efekty, jakie to przynosi konsekwencje. Zobaczcie, drodzy Państwo, potrzebę, bo powiedziałem właśnie już o potrzebach wcześniej naszych uczniów, że no, 200 lat temu nie było wiadomo, że człowiek ma potrzeby. Teraz już wiemy, że mamy potrzeby. To jest lista potrzeb, które ja proszę na szkoleniach z nauczycielami, żeby wyartykułowali, jakie dzieci mogą mieć potrzeby, idąc do szkoły. I w całej Polsce generalnie nie ma problemu, żeby nauczyciele wyartykułowali, jakie dzieci mają potrzeby, idąc po prostu do szkoły. I po krótkiej dyskusji się okazuje, że żadna z tych potrzeb, absolutnie żadna z tych potrzeb nie jest zaspokajana przez szkołę. To proszę zobaczyć tutaj gałązką jedną z narzędzi TUC i pokażę wam właśnie, co się wtedy dzieje z nami, z człowiekiem. Jeśli nasze potrzeby nie są zaspokajane, to odczuwamy frustrację, smutek, pewien brak. Jeśli ten stan trwa dłuższy czas, to próbujemy oczywiście mniej czy bardziej, głośniej, ciszej, manifestować swoje emocje, potrzeby, swoją frustrację. I teraz bardzo ważne, jeśli moje próby są nieskuteczne, a bardziej są niezauważone, a jeszcze ważniejsze, one są po prostu nieuszanowane przez system, przez dorosłych, to moja reakcja jako dziecka będzie różna. Oczywiście każde dziecko inaczej to zareaguje. Smutek, wycofanie, agresja, ucieczka. Jeśli ten stan trwa dłuższy czas, to właściwie mamy depresję. I tak reaguje każdy człowiek, tylko każdy ma inną wrażliwość. Jednemu dziecku zajmie ta gałązka, ten proces może pół roku, innemu może 15 lat, a innemu może 30. Ale to nie jest tak, że to nie dotyczy nas, to wszystkich nas dotyczy, tylko inna jest wrażliwość. Każdy człowiek, który ma niezaspokojone potrzeby, to się prędzej czy później skończy ciałem, chorobą ciała i chorobą ducha. I drodzy Państwo, jeśli wasze dziecko jest w szkole 15 lat, tak, od 7 roku życia, 6 roku życia do 23, no to jest 15-16 lat i nie ma momentu, w którym byłby jego potrzeby zaspokojane, no to jest jedna z wielu odpowiedzi, dlaczego stan psychiczny naszych dzieci jest dzisiaj katastrofalny, zaraz o tym powiem. Także tutaj jak pokazałem, że dzieci mogą reagować wycofaniem, smutkiem, ale generalnie agresją. I teraz wrócę jeszcze raz do Espera Jula, że no, mówi to, co mówią wszyscy terapeuci, że my wszyscy, bo agresja jest normalną emocją, jest dobrą emocją. My dzięki agresji jesteśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy jako cywilizacja, jako człowiek. Więc agresja jest nam potrzebna, ale agresja, która jest w tym momencie
nie ma gdzie się ją rozładować, bo żyjemy w takich czasach, w których ciężko tak naprawdę rozładować agresję, no to ona generalnie idzie w dwa kierunki. Albo w kierunku wale w siebie, przepraszam, taki kolokwializm, albo na zewnątrz. I generalnie badania pokazują, że dzieci do 14-15 roku życia przede wszystkim uderzają w siebie, a dopiero później trochę bardziej na zewnątrz. Oczywiście niektóre dzieci też na zewnątrz. Jesper Juhl mówi bardzo wyraźnie, że agresja to jest emocja i to jest wołanie, to jest krzyk dziecka o zainteresowanie się. To jest takie już ostateczne prośba dziecka, zainteresuj się mnie, zobacz mnie. Bo już wcześniejsze próby, wcześniejsze właśnie wołanie po prostu zostało w jakiś sposób kompletnie niezauważone, nieuszanowane przez dorosłego. Zatem agresja jest taką ostateczną bronią, ale co robimy z agresją? Oczywiście ją tłumimy, walczymy, piętnujemy, karzemy itd., itd. Jest osobne całe seminarium o agresji, także bardzo Państwu polecam. I tak jest, zatrzymajmy się na chwilę, tak? Kiedy co tutaj poszło nie tak? I teraz trochę zacząłem od tego systemu pruskiego, jak widzicie, skończyłem na takim już bardzo złym stanie psychicznym i po prostu co tu poszło nie tak? Moja teza jest taka, że przekonania determinują nasze zachowania. Znaczy to nie tylko moja teza, tylko ja bardzo w nią wierzę. O tak, bardzo się z nią identyfikuję. Moje przekonania determinują nasze zachowania. I piękny cytat Laotse: uważaj na myśli, bo staną się słowami. Uważaj na swoje słowa, staną się czynami. I tak dalej. Myślę, że Państwo znacie to, ale ja tutaj wszystkim kładę nacisk na te pierwsze dwa. Uważaj na swoje myśli, bo stają się słowami, uważaj się na swoje słowa, bo stają się czynami. To są nasze przekonania. Jeśli ja nie jestem świadomy swoich myśli, patrz swoich przekonań, to do końca nie wiem, co tak naprawdę produkuję jako słowa. A te słowa oczywiście determinują całe zachowania, moje czyny. Zatem kluczowe jest po prostu zobaczenie, a jakie w sumie mam przekonania o szkole, o edukacji. I to jest ten moment, którym właśnie chcę, mam nadzieję, w jakiś sposób wyjaśnić, dlaczego jest tak źle. Bo za przekonaniami dorosłych o edukacji, o szkole stoją ich oczywiście później czyny, zachowania, oczekiwania. Więc może przyjrzyjmy się tym właśnie przekonaniom. Więc jakie są przekonania o dorosłych i o szkole? O szkole i o edukacji, to będę tutaj bardzo wyraźnie rozdzielał. O szkole, edukacji, zresztą później pokażę rozróżnienie. Drodzy Państwo, tych przekonań może być 5, może być 55. Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby samemu sobie się przyjrzeć, jakie są moje przekonania, jeśli jestem rodzicem, czy jestem nauczycielem, jakie są moje przekonania o szkole, o mojej roli jako nauczyciela na przykład, o roli dziecka, którą ja sobie wyobrażam i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma 3, 5, 10 oficjalnych przekonań. To jest związane oczywiście z naszą kulturą, wychowaniem, schematami, bla, bla, bla. Nie będę tego rozszerzał, także każdy z nas ma ileś przekonań na ten temat i bardzo, bardzo proszę, spróbujcie je sobie wydobyć. Także jakie przekonania są w takim systemie edukacyjnym, szkolnym? Dziecko nic nie wie i to dorośli muszą napełnić jego wiedzę, bo czym więcej, tak, bo jeśli my go nie nauczymy, nie przekażemy, nie napełnimy tą wiedzą, to człowiek, dziecko to zajdzie. Nie przeżyje ani jednego dnia po szkole. Czym więcej wiedzy włożymy do głowy, tym większa szansa, że moje dziecko osiągnie sukces. To już te przekonanie o ilości przekłada się w dobrą intencję. My chcemy sukcesu naszego dziecka, a system zakładał i nadal chyba zakłada, że czym więcej włożymy, tym dajemy mu większe możliwości. Pięknie, czujemy się wtedy w porządku, mamy bardzo dobrą intencję. Szkoła ma nauczyć, wychować w posłuszeństwie i wykonaniu poleceń, bo taka postawa przyda się mojemu dziecku w dorosłym życiu, czy uczniowi. Tak, bądź grzeczny, bądź cichy, uszy po sobie, a zobaczysz, że to ci się opłaca. Kolejna, do szczęścia dochodzi przez się, przez ciężką pracę, znój, pot i łzy. Szkoła więc ma wyhartować siłę dla mojego dziecka, bo tak jest życie. To oczekują bardzo często, nauczyciele mówią, jak rodzice cisną, żeby było więcej, żeby było mocniej, żeby było ostrzej, bo trzeba, przepraszam, tutaj znów kolokwialnie powiem, gówniarza przygotować do życia. Kolejne przekonanie, szkoła powinna być miejscem nauki przetrwania wręcz, rywalizacja, najsilniejszy przetrwa, bo życie dorosłe jest jeszcze gorsze. To są przekonania,
które zajęły mi minutę, żeby je wyartykułować. Niektóre są może ostre, z niektórymi się nie zgodzicie, ale one na pewno są w systemie, bo system jest tak zorganizowany. Najpierw wylano, żeby fundamenty, tymi fundamentami właśnie były przekonania, jak przygotować dzieci do dorosłego życia. Więc trzeba było określić, jakie są przekonania o dorosłym życiu i to ściągnąć na dół, w sensie do poziomu właśnie edukacyjnego małych dzieci i ich do tego przygotowywać. To są bardzo konkretne przekonania. I teraz te przekonania determinują codzienne zachowania nauczyciela i codzienne zachowania rodzica. I jeśli my nie jesteśmy świadomi swoich przekonań, to jedziemy na autopilocie. Ale te przekonania są niestety aktywne. One nie są dobre, one nie są już aktualne, bo świat się tak zmienił, wiemy tyle o człowieku, jego rozwoju, że wiemy, że te przekonania są po prostu szkodliwe. Ale jeśli my ich głośno nie wyartykujemy i po prostu nie zatrzymamy się i nie zbudujemy nowych przekonań, to one cały czas działają, bo tak działa cała kultura, społeczeństwo. No i najbardziej znane przekonanie, jeśli chodzi o szkołę, bo na pewno nie edukację, jeśli pójdzie do dobrej szkoły i będzie grzeczny i posłuszny i będzie się pilnie uczył, to zda dobrze testy, powiedzmy, ósmoklasisty. Trafi do dobrego ELO, będzie grzeczny i posłuszny, będzie się pilnie uczył, to zda dobrze maturę. Jeśli zda dobrze maturę, to dostanie się oczywiście do dobrego uniwersytetu. Jeśli tam będzie grzeczny i posłuszny i będzie się pilnie uczył, to dostanie dobrą pracę. I jeśli w tej pracy będzie grzeczny i posłuszny i będzie ciężko pracował, to będzie szczęśliwy. Drodzy Państwo, naprawdę, czy nadal w to wierzycie, że to przekonanie, ta ścieżka jest jeszcze aktualna, skuteczna, prawdziwa? Czy naprawdę w to wierzycie? I myślę, że każdy z Was, no nie widzimy się niestety, ale wierzę, jestem pewny, że każdy z Was powie, nie, to już dawno jest nieaktualne. Ale drodzy Państwo, jeśli to nie zostanie wyartykułowane, że od początku to jest nieprawdziwe, to to cały czas działa. To nie o to chodzi, że wy dokładacie do pieca codziennie. Nie, poprzez bierność powodujecie, że system działa, że to przekonanie, choć jest dawno już nieaktualne, to ono będzie pracujące, bo nikt go nie zatrzymał, nikt nie zmienił tutaj poszczególnych boksów, więc ono cały czas działa. Zatem zatrzymajcie się i pomyślcie, czy rzeczywiście w to wierzycie, bo intencja jest dobra, ale myślę, że już wiecie, że nikt po takim systemie nie jest szczęśliwy, nikt. Pytanie, kiedy trafi na kozetkę u terapeuty? W wieku 15 lat, w wieku 25 czy w wieku 35? Bo później już może być, może że nie za późno, ale nie wiadomo, czy przeżyje, tak? Czy już go depresja zupełnie wykończy. Także, drodzy Państwo, ta ścieżka jest katastrofalna, o tak to bym powiedział. Ja dzisiaj jadę po bandzie, może dla kogoś, ale nazywam rzeczy po imieniu. To jest ścieżka gwarantująca nieszczęście. I teraz my jako rodzice, my jako nauczyciele, powinniśmy się zatrzymać i powiedzieć, co powinniśmy zmienić, żeby zmienić tę całą ścieżkę, ten cały proces. Spójrzmy jeszcze od strony, co zyskam, jeśli ja będę w takich tradycyjnych bardzo przekonaniach o mojej roli jako dorosłego. Jeśli mam takie właśnie tradycyjne przekonania o szkole, roli nauczyciela i roli ucznia, które już trochę wskazałem wcześniej, i oczekuję automatycznego szacunku, bo jestem urzędnikiem czy dorosłym, bo też rodzic, to też bardzo częsta postawa, że ja oczekuję automatycznego szacunku, to głównie zyskam lęk przed sobą. Jeśli będę miał postawę, że akceptuję to dziecko warunkowo, czyli patrz, zrobisz tak jak chcesz, chcę ja, a dopiero ciebie zaakceptuję, to co zyskam? Zyskam niskie poczucie własnej wartości. Dziecko nie wierzy w siebie, nie jest kochane, nie jest akceptowane. Jeśli wiem lepiej, oceniam szybko i trafnie, no przecież ja dorosły, ja nauczyciel to wiem, to jest oczywiste, to głównie zyskam poczucie niesprawiedliwości dzieci. Jeśli chcę mieć wszystko pod kontrolą jako dorosły, to zyskam nieufność i kłamstwo. I jeśli za te wszystkie złe zachowania dzieci ich jeszcze dodatkowo karzę, a to robimy non-stop, to zyskam wycofanie, a ucieczkę, agresję. Drodzy Państwo, tutaj nie ma nic dobrego, więc zło plus złe nie może dać nic dobrego. Także, drodzy Państwo, znów to jest przepis na nieszczęście. Dzisiejsze dzieci, dzisiejsze pokolenie jest zbyt wrażliwe, zbyt otwarte, zbyt mądre, żeby na coś takiego się godzić i albo bardziej godzić w kategoriach posłuszeństwa, żeby to nie było życie w pewnym dysonansie. To jest życie w dysonansie dla nich i dlatego to się może tylko źle skończyć. Także jeszcze jeden slajd o tym, jak to się źle kończy, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą.
nasz stan psychiatrii młodzieży jest na katastrofalnym poziomie. Zobaczcie, jakie są dane statystyczne. Ten wywiad z profesorem to był 2018-2019 rok i znalazłem dane, na których on się wtedy powoływał, gdzie wtedy zginęło, to był 2013 rok, 284 prób samobójczych udanych. W 2017, ledwie 4 lata później, mamy 730. W 2019 roku wygląda na to, że 900, a może nawet 1000 osób. Te dane są bardzo opóźnione, więc nie ma dostępu. To jest dane sprzed 2 miesięcy. Komenda Główna Policji podała to 2 miesiące temu, także one mają niestety bardzo duże przesunięcie czasowe. Zobaczcie, to jest 730 dzieci, to jest cała szkoła, już całkiem duża szkoła, która zniknęła całkowicie bezpowrotnie. To nie to, że dzieci przeszły do innej szkoły, one po prostu ich nie ma. Więc tutaj, drodzy Państwo, chcę powiedzieć tym danymi trochę może szokującymi dla których osób, które jeszcze tego nie znają. To nie jest sprawa piątki, czwórki i uczymy się tego czy o tego. Tutaj zaczyna być prawie dla dzieci, to jest praktycznie sytuacja walki o egzystencję, o przeżycie. Z naszej strony, ze strony dorosłych jest tylko presja, presja i jeszcze raz presja. Oczywiście trzeba dodać jeszcze presję ze strony nastolatków. Ja tutaj tylko poruszam kwestię presji ze strony dorosłych, a dochodzi jeszcze bardzo trudna i nawet w wieku nastoletnim jeszcze trudniejsza, w sensie większa waga presji ze strony nastolatków. Także stworzyliśmy w ostatnich latach warunki do życia, które są właśnie nie do życia. Pytanie tylko, kto kiedy pęknie. I mówię to bardzo wyraźnie do każdego z Państwa jako rodzica i nauczyciela, czy chcemy się do tego dokładać, czy my chcemy w tym uczestniczyć. I bierna postawa jest oczywiście potwierdzeniem. System cały czas jedzie, nakręca i robi naprawdę ogromną szkodę. Także pytanie, czy ja chcę w tym uczestniczyć. To jest, tutaj się na chwilkę zatrzymam, żeby się napić, a może pytania, wątpliwości, jakieś uwagi. Może tylko na sekundkę przeskoczę. Ach, jak bardzo chciałbym się nie zgodzić z którymkolwiek z tych przekonań. No właśnie, też bym chciał, Panie Tomku, ale no właśnie. Tylko ważne właśnie, żebyśmy sobie uświadomili, które z tych przekonań właśnie cały czas są i bardziej też, dobrze, dziękuję, wyartykułowali je, bo tych przekonań jest dużo więcej, ja tylko tutaj kilka pokazałem. Dobrze. Drodzy Państwo, powiedziałem o różnicy między edukacją a szkołą, że będę to wyjaśnię. W Polsce, w naszym języku takim codziennym się utarło, że edukacja równa się szkoła. Bardzo, bardzo, bardzo złe postrzeganie, bardzo nieprawidłowe i bardzo złe, bo czyniące bardzo dużo złego właśnie, że łączymy te dwie rzeczy. Edukacja była zawsze i jest wszędzie. Szkoła jest systemem, który funkcjonuje od 200 lat. I jeśli szkoła przestanie funkcjonować jako system, a mam nadzieję, że to będzie taki dzień, że go dożyję, to edukacja zacznie rozkwitać. Dlaczego? Bo szkoła jako system, specjalnie to powtarzam, zobaczcie, ma jakie cechy, to są cechy systemu. To nie ma nic związanego z edukacją, to nie ma nic wspólnego z dzieckiem. To jest system, to jest fabryka, to jest organizacja, albo organizacja jest zbyt ładnym powiedzeniem, więc będę się trzymał system czy fabryka. On jest nastawiony na siebie. Edukacja zaś jest nastawiona oczywiście właśnie na dziecko, na rozwój jednostki. Tak? Także tutaj elementy edukacji to dziecko, moderator, zespół, środowisko i tak dalej. Cel na każdą lekcję, ta lekcja oczywiście to nie musi być lekcja w kategoriach 45 minut, tylko to może być spacer na plaży z uczniem czy z uczniami, to jest rozwój kompetencji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim po to, żeby usprawniać proces edukacyjny i efektywność, a nie po to, żeby utrzymywać system. Usprawnienia idą zawsze w kierunku usprawnienia jednostki i całego zespołu. I kluczem, celem, sukcesem, tym kryterium sukcesu w edukacji jest wzrost samoświadomości, samodzielności, odpowiedzialności, samodzielnego myślenia, po prostu tych wszystkich kompetencji. To jest miara sukcesu. A w systemie statystyka, jakie są wyniki, tak, testu czy matury. Widzicie Państwo, co się dzieje za każdym razem, kiedy jest nowy sezon, nowe matury i tak dalej. Tam nikt nie mówi o kompetencjach, tam nikt nie mówi o dziecku, tam się mówi o systemie. Ta szkoła jest dobra, ten województwo jest dobre, tak? Gdzie tu jest dziecko? Także, drodzy Państwo, bardzo zachęcam, żeby się dzisiaj pilnowali też nawet swojego języka. Czy mówicie o szkole, czy mówicie o edukacji? To są dwie różne rzeczy. Co jest dziwne, zaskakujące, to szkoła, która i system mówi od czasu do czasu i teraz też mówi o reformie, o jakby pewnym zmianach, że szkoła musi się zmieniać
i ich szkoła tak naprawdę nawet oczekuje, znaczy są wytyczne chociażby kompetencje kluczowe, które szkoła polska musi realizować, czy właśnie rozwój kompetencji. Szkoła zaskakująco, bym powiedział, myśli, działa, że jeśli my system będzie działał tak, jak działał, to osiągniemy to. Taka jest teraz, bym powiedział, trend i kierunek rozwoju polskiej szkoły, co jest oczywiście niewykonalne. To jest niewykonalne, że tymi narzędziami opresyjnymi uzyskamy takie dobre efekty. To jest po prostu niewykonalne i to nie tylko moje słowa. Tak, także takim starym kluczem nie otwierzysz nowych drzwi, ale weźmy Einsteina. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Tutaj Einstein jeszcze inne miał. Także to jest klasyczna sytuacja, w której my chcemy robić dokładnie to samo, ale oczekujemy, i to często nauczyciele pokazują, i MEN też mówi, że teraz my będziemy oczekiwać, że nauczyciele wykształcą to, to czy tamto. Tak? Teraz mają wykształcić kompetentnego patriotę, który będzie, powiedzmy, kochał naród, polską historię i wszystko, co związane z patriotyzmem. Ale powiedzmy, gdybyśmy odeszli od polityki, tylko zajęli się, że szkoła ma wykształcić kompetentnych, patrz, ludzi z kompetencjami na XXI wiek, no ale oczekuje, że będzie działała według starego systemu. To jest po prostu niemożliwe. I to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Od tego, że będzie więcej zadań domowych, więcej podręczników, więcej lekcji, więcej klasówek, więcej testów, nie przybędzie nawet centymetr, milimetr, procent, nie wiem, jakiej tutaj miary użyć, w kontekście kompetencji, poczucia własnej wartości, poczucia sukcesu, pracy zespołowej, myślenia krytycznego itd., itd. Zatem, drodzy Państwo, ja tutaj chcę obnażyć pewną iluzję, która się dzieje każdego dnia i na pewno wszystkim dorosłym generalnie jest prościej powiedzieć, wolę tego nie widzieć, bo co mam z tym zrobić, przecież nie zmienię świata. Przeżyłem szkołę, wyrosłem na jakość człowieka, także dziecko też przeżyje. Tak? To jest najczęściej używany argument przez rodziców, przez nauczycieli. Czy on jest mądry? Zostawiam Państwu to do samodzielnej oceny. Dwa, trzy słowa jeszcze, dlaczego się powinno zmieniać, to też, żebyście Państwo jako wszystkim rodzice i trochę nauczyciele wiedzieli, no, że świat się naprawdę zmieniał i zmienia w tej chwili na naszych oczach i przygotowanie dzieci do fabryki z wiedzą specjalistyczną jest kompletnie absurdalne na dzień dzisiejszy. Tak, jesteśmy po trzech erach, w rewolucjach technologicznych, w sensie bardziej przemysłowych, później, znaczy, przepraszam, maszyny parowej, później industrializacja cała, a od 1995 roku żyjemy w czasie trzeciej ery internetu, ale jest czwarta era już od 2015 roku. Także nie, że my przygotowujemy do czwartej ery, nie, ona już jest. To jest era związana ze sztuczną inteligencją, z big data, z chmurami, ze wszystkimi, czyli przetwarzaniem ogromnej ilości danych po to, żeby zarządzać całą gospodarką, organizacją, ludźmi i tak dalej, zupełnie na innym poziomie. W sumie też można być człowiekiem, nie maszyną, choć bywa to trudne. Tak, absolutnie. Tutaj każdy ma wolność wyboru. Każdy w warunkach, które ma, może mieć wolność wyboru. Tutaj odwołuję się do Wiktora Frankla, książka, tak, Wolność wyboru, gdzie nawet w najgorszych warunkach, które przyszło człowiekowi żyć, czyli w obozie koncentracyjnym, ma cały czas wolną wolę, jak się będzie zachowywał, jak będzie szanował, traktował innych ludzi. To samo dotyczy nauczyciela w szkole systemowej. System jest, jaki jest, ale nauczyciel w swojej klasie ma nadal ogromną wręcz wolność wyboru, jak się będzie zachowywał. Także jak absolutnie się zgadzam. Także proszę Państwa, żyjemy już w czasach sztucznej inteligencji. To jest automatyczna ciężarówka, która myślę, że wyjedzie na drogi za 2-3 lata, pewno nie więcej, i zmieni całkowicie, znaczy zniknie cały chociażby zawód kierowców zawodowych. I taka lista znikających zawodów jest coraz dłuższa. Mówi się, że o tej dekadzie 2020-30 to będzie ten moment, kiedy właśnie no, sztuczna inteligencja wyprze bardzo dużo zawodów nowych. Okej, powstanie dużo nowych, ale tutaj zwłaszcza Yuval Harari, którego bardzo polecam, książki, bardzo wyraźnie mówi, to nie jest tak, że stary zawód zniknie i następnego dnia będzie nowy. Najpierw jest dziura, luka, która może trwać miesiące, jeśli nie lata. I teraz co w tej dziurze właśnie jest, jak sobie poradzi moje dziecko, które będzie miało 20-25 lat i ma kompletnie nie jest przygotowane do właśnie zmieniających się warunków, nie ma kompetencji, no właściwie w ogóle nie jest przygotowany. Jak sobie poradzi? Yuval Harari mówi, że powstanie armia
bezużytecznych ludzi. On tutaj jest bardzo radykalny i taki bardzo pesymistyczny, ale też mówi po to, żeby właśnie obudzić, po to, żeby jeszcze możemy to zatrzymać, może nie rewolucję, ale możemy zainwestować czas, pieniądze i tak wszystko właśnie w lepszą edukację. Także kolejny tutaj cytat od twórcy Alibaby: nie powinniśmy konkurować ze sztuczną inteligencją, bo nie mamy z nią najmniejszych szans, ale skupić się na unikalnym rozwoju unikalnej ludzkiej inteligencji. Mamy ogromny potencjał, który możemy rozwijać, który w tej chwili system, szkoła według modelu pruskiego absolutnie nie rozwija, bo go nie widzi. Jeśli uczymy tego, czego uczyliśmy wczoraj, to okradamy nasze dzieci z jutra. To inne słowo Johna Dewey'a. Tak, czyli jak my właśnie podchodzimy do, jak my przygotowujemy nasze dzieci, w co my ich wyposażamy. Także to wszystko, mam nadzieję, dało Państwu obraz, dlaczego szkoła się powinna zmieniać, a dzisiaj zmienię to pytanie, bo najczęściej mówię, dlaczego szkoła się powinna zmieniać, a ja to dzisiaj specjalnie zmienię, dlaczego my dorośli, tworzący system, czyli i nauczyciele, i rodzice, którzy wspierają na dzień dzisiejszy ten system, dlaczego my powinniśmy się zmienić, bo to naprawdę idzie w bardzo, bardzo złym kierunku. Jest bardzo źle. Tutaj nie ma co pudrować, że jest w porządku i jutro będzie lepiej. Lepiej się zderzyć ze ścianą już dzisiaj, niż liczyć, że możemy ją jeszcze przesunąć o 50 lat. Okej, zatem w co zmieniać? Tu będzie troszkę króciutko, tylko żebyście Państwo wiedzieli kierunek. Tu jest sporo tego już materiału na rynku polskim, sporo też moich jakichś prezentacji, webinarów. Także wszyscy mówią, nie wiadomo czego uczyć, ale wiadomo, że powinno się rozwijać 4K. Czyli właśnie kompetencje, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, czyli praca zespołowa i kreatywność. Jeśli szkoła nie wie, co robić, jeśli nauczyciel nie wie, co robić, to przynajmniej niech robi 4K. To jest największa szansa, że wtedy dziecko zostanie wyposażone w kompetencje, które dają mu jakąś szansę, jakieś prawdopodobieństwo. Takie szkoły powinny być dla rodziców, a nie dla nauczycieli, bo wielu z nich to... Zgadzam się, pani Ewelino, ale bym tutaj też właśnie nie szedł tą drogą, to zacząłem na moją swoją prezentację, że dzisiaj będę specjalnie używał słowa dorośli, bo obwinianie się czy wskazywanie palcem, kto bardziej, nigdy nie jest konstruktywne. Lepiej przysiąść i powiedzieć, my dorośli mamy problem, my dorośli powinniśmy coś zrobić, my dorośli przede wszystkim powinniśmy współpracować. Czyli okej, zgadzam się, że szkolenie dla rodziców, ale razem z nauczycielami i dyskusja wspólna. Czy się zgadzamy i co możemy wspólnie zacząć robić, zmieniać od jutra. Drodzy Państwo, tutaj, no właśnie, dziękuję bardzo za książkę, właśnie dokładnie o tą książkę tutaj Wiktora Frankla mi chodziło. Drodzy Państwo, dwa słowa dla osób, które może pierwszy raz są dzisiaj zetknięte z myśleniem krytycznym. Szybciutko powiem, to jest wiele definicji myślenia krytycznego i polecam, żeby sobie samemu poszukiwać i jakby współpracować z tą, która mi najbardziej rezonuje. Moja jest złożona z takich 10 postaw w formie mapy, żeby to było wizualne i po prostu te postawy są najczęściej wskazywane, że to właśnie tworzy myślenie krytyczne. Zatem umiejętność sprawdzania faktów, zweryfikowania źródeł, tworzenia hipotez, zbierania danych i oceniania, czy hipoteza jest prawdziwa, czy nie, tworzenie związków przyczynowo-skutkowych. Ja dzisiaj Państwu pokazuję tę historię właśnie w kategoriach związków przyczynowo-skutkowych. To, co się wydarzyło 200 lat temu, to jak były dzieci traktowane, to są cały czas związki przyczynowo-skutkowe do dnia dzisiejszego. To nie jest oderwane. To wszystko są związki przyczynowo-skutkowe. Umiejętność odróżniania faktów od opinii, bardzo często myślenie krytyczne kojarzone dzisiaj jest tylko z tym. Tak, ale dużo, dużo więcej. Rozwiązywanie problemów to nie w kategoriach jednej kreatywnego rozwiązania problemów, tylko rozumienia istoty złożoności problemu. Takie poszukiwania, ale dlaczego, ale dlaczego, dlaczego. Także nie koncentracja na człowieku, kto to schrzanił i kogo można za to wylać, tylko dlaczego proces jest właśnie nieskuteczny. Umiejętność rozpoznawania emocji, potrzeb. Bardzo dużo w myśleniu krytycznym rozmawia się o emocjach, analizuje je. Myślenie o myśleniu, tak ex post, co tam się wydarzyło, dlaczego ja tak pomyślałem, dlaczego ja tak zrobiłem, dlaczego ja to powiedziałem. Myślę o swoim myśleniu, przyjmuję postawę obserwatora samego siebie. Myślenie o konsekwencjach, to jest oczywiście powiązane ze związkami przyczynowo-skutkowymi, kwestionowanie oczywistości, czyli całego, co mnie otacza, świat, ale też kwestionowania własnych przekonań i założeń. To jest dzisiaj cel jakby mojego webinarium, żebyśmy właśnie wszyscy jako dorośli zakwestionowali swoje przekonania, założenia o edukacji, o szkole. I umiejętność przetwarzania informacji, czyli z dużego szumu informacyjnego, krótko,
co, jaki wniosek z tego, jaka mądrość dla mnie z tego płynie. Się, ale możemy zacząć zmiany. Jestem tego rozsądny, co wymaga dziecka. Tak, znaczy statystykami i przekonaniami właśnie, pani Aniu, dziękuję tutaj za, bo tutaj mam pani komentarz. Rodzice się kierują statystykami, bo się kierują przekonaniami, które pokazałem wcześniej, przepraszam, nawet nie pokazałem, tylko wyśmiałem, o tej ścieżce, że dobra szkoła gwarantuje sukces. I teraz, żeby tylko przypomnę jeszcze raz, że intencja jest dobra. Ja nie krytykuję tutaj rodziców, że mają, że są złymi ludźmi, kierując się statystykami. Intencje mają najlepsze, jakie się da wymyślić po prostu z sercem. Ja chcę zapewnić mojemu dziecku szczęście, zapewnić mu karierę, szansę na karierę i tak dalej. Tylko stoi za tym strasznie już nieprawdziwe przekonanie, że szkoła właśnie zapewni, czy tam dobra szkoła, więcej nauki, jeszcze więcej testów, jeszcze więcej klasówek. To jest stare przekonanie i to przekonanie trzeba zweryfikować. Nie szkołę, tylko przekonanie. Tak, żeby, drodzy Państwo, myślenie krytyczne ma 2,5 tysiące lat. Ojcem jest Sokrates, ale od 20-30 lat jest absolutnie na topie. Od 40-50 lat jest dużo badań i pracy właśnie z myśleniem krytycznym w oświacie, może źle powiedziałem, w edukacji. Właśnie widzi Państwo, sam robię ten błąd. W edukacji, myślenie krytyczne w edukacji od 40-50 lat jest bardzo dużo już pracy, a ostatnie 15-20 lat to naprawdę jest tylko i wyłącznie myślenie krytyczne. Forum ekonomiczne, te z Davos, oni co 5 lat publikują właśnie listę kompetencji na takie 5 lat do przodu, które rynek będzie oczekiwał, czy już oczekuje. I od 2010 roku cały czas myślenie krytyczne jest właściwie na pierwszym miejscu, w pierwszej trójce. Tutaj z 10 kompetencji aż 5 dotyczy myślenia krytycznego. Zatem to nie jest coś, co nie wiem, czy ja sobie dzisiaj wymyśliłem, czy jacyś szaleni edukatorzy, czy jacyś lewacy. Nie, proszę Państwa, to jest potrzeba całego świata. Myślenie krytyczne jest dzisiaj najważniejszą kompetencją, aby dobrze przygotować właśnie naszych dzieci do dorosłego życia. Jak to myślenie krytyczne może wyglądać w klasie? Tu Ken Robinson już dawno to o tym napisał, że dzisiaj na najbardziej podstawowym poziomie edukacja musi się koncentrować na stwarzaniu warunków, w których uczniowie będą chcieli i w ogóle mieli możliwość uczenia się. Bo gadający nauczyciel przez 43-4 minuty nie powoduje, że uczniom się nie chce. Oni po prostu w ogóle nie mają warunków, żeby się uczyć. Więc jak można powiedzieć, że on nie chce się uczyć? Gadający nauczyciel zabrał całą przestrzeń, tak? Wszystkie zasoby zabrał. Zatem dzisiaj nauczyciel właśnie powinien być moderatorem, który tworzy warunki do uczenia się i jego całość szkolenia, rozwoju, to jest właśnie umiejętność rozbudowania coraz lepszych warunków do uczenia się. To jest cel edukacji dzisiaj. Rolą nauczyciela jest ułatwianie uczniom uczenia się, ułatwianie, nie nauczanie. Drodzy Państwo, to jeśli są dzisiaj też rodzice, to też, bo już nauczyciele chyba o tym gdzieś bardziej są świadomi, to jest jedna wielka iluzja, że można kogokolwiek czego nauczyć. Więc nauczyciel nie może niczego, nikogo nauczyć, ale może bardzo stworzyć warunki, w których uczniom będzie ułatwiał uczenie się. Tak? Także nauczyciel, który towarzyszy, który daje wyzwania, który organizuje warunki pracy, który daje narzędzia krytycznego myślenia, pracę zespołową i zostawia ich samych. W sensie samych, że już przestaje gadać, ale jak widać towarzyszy, wspiera, pomaga. Także to jest ta nowa rola. Tworzymy kulturę myślenia krytycznego w klasie, gdzie są zupełnie nowe reguły, inne relacje zupełnie, człowiek do człowieka, a nie system do dziecka, nowe rodzaje pytań, nowe umiejętności, nowe rodzaje zadań i przede wszystkim praca zespołowa. Tak, to jest cel. To jest wizja i nie wizja za 50-100 lat. To można zrobić w 3-4 lata, jeśli się bierze właśnie narzędzia krytycznego myślenia, a przede wszystkim zmienia się swoje przekonania. Także powiedziałem Państwu, dlaczego zmieniać, w co zmieniać, czyli ten element właśnie wizji szkoły 4K. No to teraz jak to zmienić? To no właśnie wszystko trzeba zacząć od... Pamiętajcie, drodzy Państwo, to już jest banał, klasyk, ale to trzeba powtarzać 1000 razy. Zmiana zaczyna się ode mnie samego. Także nauczyciel oczekujący, że rodzice się zmienią, bo wtedy zmienią się dzieci, no jest oprócz właśnie znów iluzją i przerzucaniem odpowiedzialności na drugą stronę. Rodzice oczekujący, że nauczyciel się zmieni, że szkoła się zmieni, to też obwinianie i przerzucanie odpowiedzialności.
W szkole na pewno musi się zmienić rola nauczyciela właśnie z podawczą na taką, jak pokazałem. Tak? Także najpierw trzeba podjąć decyzję, że ja przestaję nauczać, a tworzę warunki i uruchamiam proces przełożenia odpowiedzialności za proces uczenia się na barki ucznia. To jemu powinno się chcieć. I teraz to nie chodzi o pójście na szkolenie, jak zmotywować uczniów, bo takich szkoleń w Polsce jest całkiem sporo. Praktycznie wszystkie te szkolenia są bardzo opresyjne. Tak? To jest system znów albo manipulacji, albo wprost kar, albo po prostu narzucania. Jeśli chodzi o motywację, to mówimy tylko, to mam na myśli tylko ja, motywację wewnętrzną. Uczeń chce, bo widzi w tym korzyść dla ciebie. I teraz nasza rola dorosłych w domu i w szkole jest właśnie stworzyć takie warunki, w których uczeń powie, ja chcę się tego nauczyć. I dzisiaj to najczęściej się wydaje niemożliwe, żeby uczeń tak powiedział. Drodzy Państwo, jest to bardzo możliwe i to się dzieje bardzo szybko. Ale zaczyna się od tego, że nauczyciel właśnie się usuwa. Także tu jest taki stary model, nauczyciel, który jest w centrum i zadaje pytania, przepytuje, interakcje są tylko z nauczycielem i jest jeden do jednego. Tutaj tworzymy właśnie kulturę klasy, gdzie są, jak widzicie, uczeń uczy ucznia tak naprawdę, a nauczyciel jest centrum, bym powiedział, ze względów logistycznych, po to, żeby mieć blisko do każdej grupy, ale nie ma tablicy, nie ma jakiegoś centralnego miejsca, podestu, biurka i jakby tronu dla nauczyciela, tylko po prostu są uczniowie najważniejsi. Nauczyciel służy uczniom. Służy to nie znaczy obsługuje, ale ja przychodzę po to, żeby wam ułatwić, umożliwić uczenie się. Ja jestem dla was. Ja biorę pieniądze i to jest moja misja, żeby właśnie służyć wam w tym rozwoju, w tej podróży. Od czego zacząć? Już dobiegam do końca. Od czego zacząć tą zmianę? Jeśli twoje przekonania nie działają, to po prostu je zmień. Tutaj przepraszam za wersję angielską, ale w Polsce jeszcze mało jest takich memów na ten temat. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać, że te przekonania, one pracują. One niestety pracują, ale przynoszą katastrofalne już skutki. Zatem jeśli chcemy zmiany, to musimy zacząć właśnie od zmiany przekonań. To jest absolutnie fundament. Przekonania determinują nasze zachowanie. Jeśli uważam, że moje dziecko musi się nacharować, żeby poznać życie, się przygotować do życia, to będę takim nauczycielem, rodzicem, który będzie przychodził do nauczycieli i mówił, dawać im więcej zadań. Dawać im więcej zadań. Co gówniarz siedzi i nic się nie rodzi, w domu siedzi i nic nie robi. To dla wielu rodziców jest nie do wytrzymania, ale za tym stoją właśnie przekonania. Tak, więc ja nie wiem jeszcze, jak to bardziej wyjaśnić. Mam nadzieję, że to udaje mi się dzisiaj do Państwa dotrzeć z tą informacją, bo w polskim języku, w polskiej takiej kulturze codziennych rozmów słowo przekonania, założenia praktycznie w ogóle nie funkcjonuje. A to jest, że tak powiem, główny winowajca później naszych słów, naszych zachowań, naszych oczekiwań. Zatem zatrzymaj się i popatrz w lustro, weź kartkę i długopis i właśnie wyartykuj wszystkie przekonania, które masz odnośnie edukacji, odnośnie szkoły, odnośnie roli nauczyciela, odnośnie roli rodzica, odnośnie roli dziecka. I zobacz, staraj się być obserwatorem, które z tych przekonań są prawdziwe, dobre, a które właśnie wyrządzają już dzisiaj więcej krzywdy. Ja na sam koniec dam zaraz podpowiedź, czym się kierować, aby wiedzieć, które przekonanie jest, powiedzmy, dobre, a które złe. Tutaj jest Periul, który powiedziałem, że jestem trenerem, jest taką osobą, która naprawdę wprowadza, znaczy jest tych metod coraz więcej, jest NVC, jest Periul, pozytywna dyscyplina, także zachęcam, żeby po prostu samemu sobie też poszukiwać, która z tych metod podejść takich humanistycznych i w kierunku dziecka wam pasuje, ale jest tego na szczęście coraz więcej. Ja absolutnie jestem od wielu lat zakochany w Periulu. I tutaj identyfikuję się z jego postawą jak najbardziej. Także on wprowadził coś takiego jak pojęcie integralności, że każdy z nas od właśnie dziecka na początku od strony takiej fizjologicznej, a później wraz z naszym rozwojem też z poczuciem wartości, właśnie pewnych przekonań, zachowań, wyborów, każdy z nas ma taką swoją bańkę i kwestia, żebyśmy byli świadomi tej swojej integralności i byli świadomi, kiedy ktoś ją narusza, kiedy ktoś ją przekracza i byli asertywni i po prostu szanowali swoją integralność i wiedzieli, kiedy powiedzieć komuś nie. I szkoła
szkoła jako system jest miejscem absolutnie największych opresji, największego przekraczania integralności. Bo tak jak pokazałem wcześniej na slajdzie z potrzebami, praktycznie żadna z potrzeb moja jako dziecka jest niezaspokojona, nie mam szans na zaspokojenie, to już jest naruszenie integralności. Plus do tego nauczyciel jako system, który narzuca mi sposób myślenia, sposób pracowania, sposób interpretowania, sposób zachowania na lekcji, sposób zachowania praktycznie na przerwie. Plus jeszcze oczywiście, tak jak powiedziałem, rówieśnicy też mocno się dokładają, także szkoła jest no bardzo, bardzo środowiskiem, które narusza integralność dziecka bardzo dużo. I w tym momencie, jeśli dziecko wraca ze szkoły i po prostu mówi, że nienawidzi szkoły, że nie chce tam chodzić, to drodzy Państwo, tutaj jest apel do rodziców, po prostu przytulcie ich, uznajcie ich emocje, bo to jest najlepsze, co możecie zrobić. Oni tego potrzebują, po prostu uznania ich emocji, ich bezradności, bezsilności, bo widzicie, jak dużo z nich już ma problemy psychiczne, czy bardziej te depresyjne stany 20% polskich nastolatków. Czyli w klasie 25-osobowej 5 jest praktycznie już depresją. Tylko ci się właśnie chowają, kryją, bo wiedzą, jak to zrobić, żeby nikt nie zauważył. To, proszę Państwa, dotyczy każdego z nas, każdego rodzica i każdego nauczyciela. To nie jest coś, że możemy powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Ta skala jest tak duża, że to naprawdę dotyczy każdego z nas. Zatem zachęcam, poznajcie temat integralności, żebyście wiedzieli, jak szanować i jak rozwijać, jak uczyć dziecko, pomóc dziecku, żeby on właśnie potrafił zadbać o swoją integralność, uszanować ją. Jesper Juhl też stawia bardzo ważne pytanie, które jest bardzo kontrowersyjne, ale póki na nie nie odpowiecie, to tak naprawdę będziecie właśnie ciągle między jednym a drugim przekonaniem. I to pytanie jest tak zadane po bandzie bardzo mocno. Czy traktujesz dziecko jako projekt, czy traktujesz dziecko jako indywiduum? I na tak zadane pytanie 99,9% rodziców odpowie, absolutnie traktuje dziecko jako indywiduum. Ale w praktyce szybko spieszymy się, bo jedziemy na basen, po basenie zawożę cię na angielski, a jeszcze później musisz zrobić lekcję, bo jutro masz klasówkę, którą musisz dobrze wypaść. Mam nadzieję, że tym jednym zdaniem pokazałem wam, że my wszyscy, absolutnie my wszyscy, w odpowiednich sytuacjach, praktycznie nie myśląc, to wchodzimy w tym, że dziecko jest naszym projektem. Tutaj wymaga to dużej determinacji i samoświadomości, żeby przerwać te błędne koło, bo presja społeczna, sąsiadów, rodziny, Facebooka i jeszcze tysięcy innych rzeczy jest taka, że dziecko ma być moje, tak? No właśnie, odnosić sukcesy. Więc tak naprawdę, żeby odnosić sukcesy, staje się automatycznie projektem. To trzeba naprawdę dużej determinacji, żeby to zatrzymać. Jeśli tego konfliktu nie rozwiążecie, to będziecie pomiędzy tymi właśnie przekonaniami. Czyli za dzieckiem, czyli za systemem. Jesper Juhl mówi o tym bardzo wyraźnie, że najważniejsza rola tutaj dorosłego to zainteresować się dzieckiem po to, żeby zrozumieć jego świat, po to, żeby dawać mu uznanie i empatię, i po tym, żeby później, jaką będzie w okresie nastoletnim, być jego sparring partnerem, pozwalać mu na jakąś pewną frustrację, przyjmować ją bez oddawania ciosów. Tak? Prosta ścieżka, jak mogę swoim dziecku i swojemu uczniowi, bo to też dotyczy nauczycieli, pomóc już dziś. Bardzo ważne jest, Juhl mówi, konieczne modelowanie rodziców, przejmijcie odpowiedzialność za własne życie. Bunt nastolatka to jest bunt skierowany nie przeciwko rodzicom, tylko przeciwko hipokryzji. Czyli my jesteśmy pięknie, nauczamy, jak być właśnie, nie wiem, lepszym nauczycielem, większym rodzicem, ale pytanie, ile ty wziąłeś odpowiedzialności za własne życie, bo twoje dziecko na pewno widzi, że interesujesz się wszystkim dookoła, ale za swoje życie nie ponosisz, znaczy nie chcesz brać odpowiedzialności. Różne relacje w związku, w małżeństwie, w rodzinie, tak? Tego nie naprawiamy, ty weź się za naukę, bo to jest ważniejsze. Także wsparcie, Jesper Juhl mówi o tym, żeby no jak najwięcej było wsparcia ze strony rodzica czy nauczyciela, po prostu bliskiej relacji, bezpośredniej relacji, konstruktywny, osobisty feedback, ciekawość, akceptacja, bezwarunkowa akceptacja, po prostu wychodzenie z serca, a nie z głowy. To są proste rzeczy, które naprawdę, to nie chodzi, żeby trzeba iść teraz na 10-15 lat szkoleń czy studiów z psychologii, a tym bardziej jakieś kliniczne i robić specjalizację, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, tak? I drodzy Państwo, właśnie na koniec chciałem tutaj dać pewną, mam nadzieję, że podpowiedź.
Do tej pory znaczy system cały czas funkcjonuje, że nauczyciel jest w centrum. Tutaj macie kryteria, bo to przekazywana jest wiedza przez nauczyciela, jego uczestnictwo jest w tym momencie ucznia jest tutaj pasywne, ma siedzieć cicho i słuchać. Rola prowadzącego jest właśnie, jestem szefem, autorytetem, funkcyjnie to ja tu rządzę. Testy głównie pod oceny, nacisk na poprawne odpowiedzi, testy, indywidualność, kultura akademicka, jeden uczeń i konkurowanie, rywalizacja. Kto się uczy? No, uczniowie mają się uczyć, bo po to przychodzą do szkoły, a ja jestem ekspertem. Narzędzia tylko po to, żeby zwiększyć jakość. To jest system i on jest nastawiony, że nauczyciel jest centrum, jest najważniejszą postacią w klasie. Od kilku lat tutaj model fiński, którym się tak bardzo w cały świat, Europa, świat zachwyca, ale nie tylko model fiński, szkoły alternatywne, które też są już w Polsce, po prostu te podejście humanistyczne. Mówi, że to dziecko powinno być w centrum, no bo jednak dla niego jest ta szkoła zbudowana, tak? Także ta wiedza powinna być współtworzona przez uczniów, powinno być ich cały czas bardzo dużo aktywno, znaczy oni powinni robić, bo tak się uczymy, tak działa się nasz mózg. Rola nauczyciela zmienia się właśnie w moderatora, partnera. Rola oceny, przed kim właśnie jak najwięcej wyzwań pod głębsze zrozumienie. Nacisk na jak największe zrozumienie, pogłębianie, rozszerzanie. Metoda oceniania poprzez głównie wielowymiarowe wyzwania i teraz jak ja sobie z tymi wyzwaniami poradziłem. Jaka kultura w klasie? Przede wszystkim współpraca i wspieranie się. Kto się uczy? Uczniowie i nauczyciel. Każdego dnia się nauczyciel tutaj uczy. I jakie narzędzia? Narzędzia są dla uczniów, żeby zrozumieli więcej, żeby czuli, samoświadomość rosła. To jest, drodzy Państwo, przejście od A do B. I tutaj pokażę może, no pokażę taki nowy materiał, gdzie mam nadzieję, że dla części chociaż z Państwa będzie pewną podpowiedzią, czym się kierować. Bo tu są przekonania. Ja cały czas wrócę do przekonań. Tu są przekonania w tym modelu, że nauczyciel jest w centrum, te przekonania o tym, że dorosły jest silniejszy, mądrzejszy, a dziecko ma słuchać i brać. I tutaj też są przekonania, tak, że dziecko nie przychodzi puste, że jest człowiekiem od pierwszych godzin życia i że nasza rola to przekazać mu doświadczenie, mądrość, miłość. Zatem tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta. W tym modelu, gdzie nauczyciel jest centrum, tak naprawdę wszystko jest podszyte lękiem. Po prostu wychodzi z pozycji lęku. A w tym modelu, że dziecko jest centrum, to tak naprawdę wszystko jest podszyte miłością, sercem. Zatem przekonania, które Państwo sobie wyartykujecie, zdiagnozujecie, to moja podpowiedź jest po prostu patrzeć, czy te przekonania wychodzą z serca, czy z poziomu serca, czy z poziomu lęku. To jest jedyna, a z drugiej strony najprostsza odpowiedź, co mam dalej zrobić. Które przekonania mam zostawić, a które przekonania powinienem już zamknąć, skasować albo po prostu zmodyfikować, żeby były od serca. Bo tylko idąc od serca możemy rzeczywiście zbudować z dzieckiem relacje i dać mu naprawdę przygotowanie do dorosłego życia, w którym ten świat wcale nie musi być zły, to właśnie to nowe pokolenie będzie tworzyło ten świat i jesteśmy na progu na pewno rewolucji. I taka ostatnia podpowiedź, którą tutaj już Państwo widzicie, nie bądź obojętny, czyli po prostu rodzice i nauczyciele, którzy ślepo, biernie nie akceptują. Jeśli może zapytacie mnie, co dokładnie, to ja bym może powiedział coś takiego, zwłaszcza dla rodziców. Drodzy Państwo, pozbądźcie się podręczników. Zgódźcie się, jeśli szkoła wam zaproponuje, żeby właśnie pozbyć się podręczników, bo podręczniki są narzędziem tutaj trzymania opresji i utrzymywania całego systemu w porządku, ale one nie mają nic wspólnego z dzieckiem. Także pierwszym krokiem, który uruchomi pewną lawinę zmian, jest to, że rodzice przyjdą do klasy, do szkoły i powiedzą, my nie chcemy żadnych podręczników. I wtedy nauczyciel zaczyna iść do podstawy programowej, a w podstawie programowej już od kilku lat myślenie krytyczne jest wskazane jako coś, co trzeba rozwijać. I są metody, są narzędzia z myślenia krytycznego, że nauczyciel będzie wiedział, jak właśnie ich się nauczyć, przeszkolić i w tym momencie tak pracować ze swoimi uczniami. Także, drodzy Państwo, są proste rzeczy, które można zrobić od jutra. I z tym Państwa zostawiam właśnie, nie bądźmy obojętni, tylko możemy zmienić edukację, nie wiem czy szkołę, tu już jestem chyba bardziej pesymistyczny, ale edukację możemy zmienić i do tego Państwa bardzo, bardzo zapraszam. To tyle z mojej strony, gdyby ktoś tak jak chciał, powiedziałem, poczytać, no to myślenie krytyczne, nasza też strona facebookowa jest tak jak narzędzia TOC, TOC dla edukacji, tak jest nasza strona facebookowa, gdzie tam już kilkudziesięciu trenerów, bo nas jest trenerów około 150 w tej chwili,
prezentują swoje właśnie lekcje, scenariusze z wykorzystaniem rutyn, narzędzi krytycznego myślenia i od razu widać, jak ta lekcja zupełnie inaczej wygląda. Także co chwilę, praktycznie każdego dnia jest relacja właśnie z takiej lekcji, więc bardzo Państwa zapraszam do poczytania. I ja też bardzo zapraszam na czwartkowy webinar tutaj w EduMiesiąc, bo właśnie grudzień poświęcony na myślenie krytyczne. Także ja dzisiaj pokazałem z poziomu dość dużego, globalnego, a w czwartek razem z webinar, który będzie prowadziła trenerka myślenia krytycznego, pani Justyna Wołoszyk-Brzezińska, pokaże właśnie rutyny, pokaże lekcje, więc będziecie mogli zobaczyć, no okej, jak z tego globalnego przekonań i tak dalej wejść na lekcję polskiego i zrobić na przykład pana Tadeusza. Także w czwartek dokładnie to dostaną Państwo, nie wiem czy pana Tadeusza, ale generalnie taką ideę konkretu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tak pozwoliłam już się włączyć. Tak, już troszkę 3 minuty po czasie, 4 minuty po czasie. Tak. Widzę po komentarzach, tak tutaj się przyglądam temu, co się dzieje, że to było bardzo ważne spotkanie i ono na pewno się tutaj na długo zapisze na naszym kanale. Mhm. Chciałam jeszcze jeden tutaj komentarz, bo jeszcze na Facebooku tam się pojawiają pewne rzeczy, więc jeśli jeszcze mogę chwilę, to szybciutko tutaj te pytania wrzucę, żeby można było na nie odpowiedzieć. Są w Polsce szkolenia, które uczą, jak korzystać z naszej edukacji systemu fińskiego. Nie, i pani Magdo, powiedziałbym, że to byłoby bardzo źle, gdyby były. Bo system fiński jest systemem fińskim w fińskiej kulturze. I tutaj każdy antropolog powie, że nie przenosi się kultur, elementów z kultury jednej do drugiej, bo to jest po prostu nie fizycznie niemożliwe i po prostu nieskuteczne. Także my mamy swoją kulturę i my możemy ją zmienić tutaj. Znaczy nie to, że kultura fińska, że edukacja systemu fińskiego jako element inspiracji, powyciągać pewne wątki, które uda się w Polsce zrobić. Ale systemu się po prostu nie da przenieść do Polski i szkolenia tutaj byłyby, bym powiedział, pewnego rodzaju raczej manipulacją czy oszustwem, bo to jest po prostu fizycznie, ja osobiście absolutnie nie wierzę, że było można przenieść system, kulturę fińską do Polski. Kiedyś przecież nie było podręczników, wszystko zrobiło dokładnie. Także to jest pierwszy krok, pozbyć się, znaczy pierwszy, oczywiście tych kroków małych, dużych jest sporo, ale podręcznik jest coś, co jest namacalne. Pomyślałem, że dzisiaj to powiem, zwłaszcza do rodziców, bo i tak często słyszę, kiedy ja prowadzę szkolenie z myślenia krytycznego i nauczyciele naprawdę widzą, że bez podręczników zrobią z narzędziami dużo więcej, to wszyscy jednak jak jeden mąż powtarzają, ale nasze rodzice po prostu zabiją, jeśli po prostu my nie będziemy pracować na podręcznikach, albo bardziej, że mamy, a nic się nie dzieje, w tych podręcznikach są niewypełnione, co wy robicie w tamtej szkole. Więc drodzy Państwo, drodzy rodzice, odpuśćmy podręczniki, a zobaczycie, ile się uwolni właśnie kreatywności. I tu jeszcze na zakończenie jeden komentarz od Ani. Zmiany trzeba wprowadzać od najniższego szczebla. Przerażające jest to, jak dzieci wchodzą w ten system i liczą się tylko na nich cyferki. Znaczy liczą się dla nich, no tak jak mnie mierzysz, tak jak się będę zachowywał. To jest takie z kolei pojęcie z biznesu. Powiedz, jak mnie mierzysz, jakimi kryteriami mnie mierzysz, a ja będę się właśnie tak zachowywał. Także dzieci po prostu się wpasowują w system. A że w przedszkolu już czy w zerówce wprowadza się już tak, no, formę ocen, choć oficjalnie jest to zabronione, no to dzieci się do tego dostosowują, niestety. Także... Ostatni, ale to już taki zakończeniowy, też od pani Ani. Ja chciałam przy okazji zaproponować wszystkim osobom, które jakby no właśnie czują ten niedosyt, do przejścia na te strony, które tutaj zostały wspomniane. Ja też pozwolę sobie wkleić, żeby Państwu było łatwiej przenieść się. Tam, że tak powiem, tylko jeżeli mogę, znajdą Państwo mnóstwo informacji i też możliwość właśnie uzyskania szkoleń, tak, odnalezienia takich miejsc właśnie, gdzie można się szkolić, więc jeśli ktoś z Państwa też dzisiaj zaraził się od Macieja miłością do myślenia krytycznego, do myślenia krytycznego, to zapraszam serdecznie na tę stronę. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz bardzo dziękuję za tę godzinę pełną wiedzy, pełną bardzo ważnych i cennych informacji. I
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać, ponieważ, no właśnie, jak tutaj wspomniano, jeszcze nam mało. Znaczy ja z przyjemnością, no to jest moja praca, pasja i przyjemność, znaczy przyjemność dzielenia się. Jak widzicie, może tematy nie są do końca przyjemne zawsze, ale one są potrzebne, żeby ich nazywać, bo dopiero jak je nazwiemy, wyartykujemy, położymy na stole, to możemy zrobić zmianę. Także postrzegam po części to swoją pracę jako pewną misję, więc wszędzie tam, gdzie mogę trafić, mogę powiedzieć, mogę się podzielić, to zawsze to z przyjemnością zrobię. Bardzo dziękuję w imieniu Doroty i swoim. I cóż, pozostaje nam życzyć spokojnego wieczoru. I do zobaczenia w czwartek. Tak, w czwartek. Bądźcie koniecznie, bo wtedy będzie dużo mięsa praktycznego. Także bardzo, bardzo polecam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.